Zanim osobiście zgłosisz się do leszczyńskiej wieczorynki, lepiej najpierw zadzwoń, inaczej możesz odejść z kwitkiem. Leszczyńskie Archiwum Państwowe skończyło właśnie 70 lat. Z tej okazji przygotowano specjalną wystawę online o historii archiwum. Tabula rasa, akryl na płótnie, praca pochodzącej z kościana artystki Anity Owsiannej zdobyła nagrodę publiczności w 21 prezentacjach. Głosy na pracę oddawać można było do 6 listopada. Z okazji 350. rocznicy śmierci Jana Amosa Komeńskiego leszczyńscy filateliści przygotowali spersonalizowany znaczek, okolicznościową kartę pocztową oraz datownik okolicznościowy. Drużyna Gejma Lepszy Futsal Leszno zremisowała w stolicy z ekipą AZS UW Wilanów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-2. Na początku roku gnieźnieńscy radni poinformowali o pozyskaniu funduszy na rewitalizację terenów zielonych wokół jeziora Jelonek. Około 8 milionów złotych zostanie przeznaczone na zmiany, które mają zachęcić mieszkańców i turystów do częstszego odwiedzania popularnej Wenecji.